Cześć, nazywam się Arek. Witajcie w programie Nowi w Mieście. Pokażemy Wam, jak nowi zawodnicy zaaklimatyzowali się w Białymstoku, jak lubią spędzać wolny czas i ogólnie jak mieszkają i jak im się Białystok podoba. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Ugo. Zawsze Ugo śniadania jeżdżę w domu, czy...? No tak, staram się tak, bo staram się, wiesz, mieć pobudkę około półtora godziny przed zbiórkę i wiesz, dobrze się odżywasz, jesz dobrze, to jest bardzo ważne, no, żeby mieć się na treningi i tak dalej, no, to jest, wiesz, postawa. Przygotujesz omlet, twój specjał, czy...? Tak. Lubię omlety. Myślę, że jest bardzo zdrowo. Dużo białko ma i... wiesz, takie rzeczy, które... dają ci siła na trening. No, białko jest potrzebne. Białko... węglowodany, no też. Naprawdę pycha. Tu już wiem, gdzie będę jadł śniadania. No. Będę przed pracą przyjeżdżał. 9 poproszę. No. 9 zaproszę. A ten będzie za późno. Omlet Ugo był naprawdę skowrony, krzykuj się. Dobra, Ugo, powiedz mi, jak się do ciebie zwracać? Hugo, Ugo, bo na Facebooku widziałem Hugo, a każdy ci mówi Ugo, więc jak? No, jak moje imię jest Ugo Ciuku, to jest nigeryjskie imię, ale... zawsze ci mówili do mnie Hugo, który może powiedzieć, że jest jak nickname, to do tej pory żyłem, kiedy byłem mały. Urodziłeś się we Włoszech? Tak. Masz obywatelstwo gańskie? No, nigeryjskie i włoskie. Nigeryjsko-włoskie, tak? Czyli Wikipedia kłamie. Wikipedia kłamie. Urodziłeś się we Włoszech, bywasz w tym kraju, czy w Ganie na przykład? Nie. Byłem w Nigerii, byłem często, byłem, kiedy grałem za reprezentację, kiedy wróciłem do domu na urlopie w Nigerii też byłem, często jadę, tak, ale po prostu urodziłem się we Włoszech, wychowywałem się we Włoszech i tam jest, gdzie czuję się jak najlepszy. Twoja rodzina mieszka we Włoszech, tak? Nie, teraz się przeprowadzili do Londynie i mój tata sam został we Włoszech. Ale często tam jadę, w Londynie, w Łok, znaleźć, gdzie rodzice jest na ten moment. Czyli znasz język włoski, angielski? Tak, po polsku. Po polsku, kurczę. Francusku trochę. Po francusku też trochę rozmawiasz? Un petit peu. Un petit peu. Uj, d'accord. Dobra, powiedz mi, twoja rodzina przyjeżdża do ciebie? Tak. Teraz mieli przyjechać miesiąc temu, ale jeszcze nie znalazłem mieszkanie w Białymstoku. Mieszkałem w hotelu prawie miesiąc, potem miał kontuzję, czyli był taki moment, który co 2-3 dni zmieniłem miejscu i po prostu nie było taki komfortowy moment, żeby moja rodzina przyjechała do mnie. Przyjeżdżą do ciebie z wizytą tak na kilka dni, czy też tak, może zostaną? Tak. Mój tata teraz jest na emeryturę i po prostu i on często przyjdzie, kiedy byłem w Łodzi też przyjechał dwa razy, został po 2 miesiące. Bo tam on lubi, kiedy był młodszy, dużo pracował i dużo latał, teraz ma więcej czasu po prostu.
jest miło go, wiesz, spędzisz trochę czasu ze mną. Rozumiem, no tak. W jakim wieku wyjechałeś z Włoch? Ile miałeś lat? Ja miałem 20 lat. 20 lat? Tak. I twoim pierwszym klubem w Polsce był? Widzew Łódź. Widzew Łódź. Tak. I jak to się stało, że trafiłeś do Polski? Wtedy grałem 3 miesiące na trzecia liga włoska. Po powrocie z Tak, po powrocie z UPR, które tam miałem kilka problemów. Ja wróciłem do Włoch, żeby po prostu pograć i się pokazać. I wtedy miałem 23 lata i po prostu z jakichś agentów zaczynałem rozmawiać z Zibi Boniek, który miał dobre kontakty z Widzewiem i proponował tam. Wtedy był trener Michał Probierz. Ja pojechałem, tam był Napoleon i Shadogan, który też są Włosi. Była taka bardzo dobra atmosfera i tam zostałem. Kto ci pomagał zorganizować tutaj mieszkanie? Pan prezes dzwonił do jakiej agencji i na pani, która się nazywa Dorota, mi pomagała znaleźć mieszkanie w miejscu. Też trenerze Tomasz Ajto oglądał to mieszkanie, mówił do mnie, że jest bardzo dobrze, bardzo ładnie wygląda, no to byłem bardzo zainteresowany ją zobaczyć. Przyjechałem, pierwsze marzenie było super, jest coś podobnego co mam w Łodzi, po prostu czuję się tutaj dobrze. W Łodzi masz kupione mieszkanie? Tak, spędziłem tam 5 lat, czyli myślę, że było warto. Jak inwestycje robisz, mieszkanie, myślałem, i wynajmujesz teraz, tak? Tak, wynajmuję do innych piłkarzy, widzę. A przeprowadzkę, sam się przeprowadzałeś, czy...? Tak, nie bierzemy dużo rzeczy. Ważne, że moja włoska telewizja, która... Jak masz ulubiony zawsze... kanał? No, ulubiony kanał jaki masz? Sky Sport. Sky. Sky Sport, a potem PlayStation, który nie może brakować. Laptop, ciuchy, no, tak. No, takie te łatwiejsze rzeczy. No. Było dobrze, że tam wynajmowałem mieszkanie do kolega, który po prostu nie może, mogę, wiesz, zostać parę rzeczy tam. Przeprowadzenie nie było taka trudne. A wolny czas jak spędzasz? PlayStation, tak? PlayStation, jadę na rynek. Teraz myślałem o naukę też. Może do szkoły, bo mamy wolne czasu po południu albo... Do szkoły językowej, czy...? No, do szkoły takiej ekonomii, finanse. I chcesz iść na studia? Tak. Coś takiego. Zobaczymy teraz. Zostało mało czasu, już miałem jedno spotykanie, muszę iść na drugie. Zobaczymy, bo... myślę, że jest dobre rzeczy na przyszłość. Ulubiony film miałaś jakiś? The Gladiator. Gladiator? Tak. Rozumiem. Twoje hobby to? Hobby, lubię grać w squasha. Może... nie wiem. A w tenisa? Bo ostatnio Tymek ostatnio kupił rakietę i mówi, będzie tenisistą. Pojechał grać, tak. Ja bierzem parę lekcji, kiedy byłem w Łodzi, ale jestem bardzo daleko o poziomie Nadala i Federera, czyli... Jeszcze trochę. Tymek już trenuje, także... Staram się PlayStation grać z nimi, bo jest łatwo. No i nie wiem, obie... nauczyłem się też trochę grać golf, kiedy byłem w Łodzi, ale była nieładna pogoda, czyli szybko się to się skończyło. I... To nieładną pogodę to zobaczysz u nas już niedługo. No. Wiesz, jakie to są mrozy? No, powiedzieli mi. Nie widziałem momentu podpisania kontraktu. Tak. No, ale no, wiem, że w Polsce jest zima. Stroga, ale w Białymstoku... najmocniej. No niestety, tak, jesteśmy położeni. Może coś powiesz o muzyce? Jaki typ muzyki lubisz? Lubię wszystko. Lubię
każdy typu muzyka znależy o moją humoru i wtedy szukam muzyka, słucham muzyka nigeryjska, reggae, house music, deep house, R&B. Widzę na tablicy, wrzucasz różne takie kawałki. Mam naprawdę duże plusy na ten autotune. A jakiś ulubiony zespół masz, czy? Ulubiony zespół. Mam ulubiony artystę. Ulubiony artystę? Tak. Kto jest? Teraz bardzo lubię John Legend. I teraz Trey Song jest dobry, Drake. Drake jest, myślę, że niesamowity teraz, on jest jedno najlepsze, moje zdanie. Takie R&B, potem Gautier i co jeszcze, Rihanna. No, słyszę dużo muzyka, czyli Terry G, który nie wiesz, co to jest. Ale... no to na tak. To... no, dużo artystów. W ogóle co do hobby, ja tam widzę zestaw do pokera i karty, to przypadkowo, czy też grywasz trochę? Lubię grać z chłopakami, nie chodzę do kazino ani coś takiego, nie lubię hazard, ale lubię grać pokera, w sensie, że jest towarzystwo, lubię siedzieć, wiesz, grasz... No tak, no tak, spokojnie, no, żeby spędzić. No żywki po prostu, tak, żeby tak, nie tak. Zabić nudę, tak? Tak, tak, tak. I z kim najczęściej grywasz? Grałem w Łodzi, teraz dogadałem się z chłopakami, teraz kilka wieczorów, kiedy będziemy mieć treningu po południu, na początku tydzień, no to myślę, że będziemy grać. Twoim idolem piłkarskim jest? W tej chwili William Gallas. Pojechałem do Anglii, oglądałem go, jak on gra, bardzo mi lubię, jest... myślę, że gramy podobno, oczywiście on ma więcej szansa, ale no, taki idol teraz jest William Gallas, bardzo go lubię, jak agresywny obrońca, doświadczony, dobra technika. Porozmawiajmy o autach, jakie jest twoja ulubiona marka? Na razie BMW, bo jesteś tak. Tak. W przyszłości czym chciałbyś jeździć? Też BMW, czy może Bentley, Ferrari? No, oczywiście Ferrari, Lamborghini, to jest marzenie, ale znależy, wiesz, na kasę, nacisko, no, duże rzeczy to są samochody luksowe i dużo kosztują. No tak, ale myślę, ja kiedy byłem młody, jak powiedziałem, grałem w Parmę i widziałem zawsze Ferrari, Bentley, non-stop, codziennie, czyli ja myślałem też jeden dzień, że prowadzisz tak auto i do treningu, no. czyli pracuję na tego. Mogę Cię zapytać o Twoją tą bliznę? Tak, miałem wypadek domowy, kiedy byłem młody, grałem w mieszkaniu, złamała się szyba i mi padła na... Tu ja robię tej blizny, ale na szczęście jeszcze żyję. Na szczęście, tak. Byłem szczęśliwy. I... Co powiesz o Białymstoku jako mieście? Myślę, że jest bardzo ładne. Byłem tutaj 5 lat temu i nie wyglądało tak ładnie jak teraz. Widzę, że była zrobiona duża robota. Drodzy wyglądają ładnie. Budynek też ładny, po prostu jest bardzo ładne wszystko miasto. Wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Wszystko idzie w dobrym kierunku. I czuję się dobrze. Tak naprawdę pojechałem do centrum handlowego Białej Alfa. I też są ładni, naprawdę... Jest gdzie pójść. Tak, tak. Naprawdę, wiesz, byłem zaskoczony, że... Tak, na zmianę miejsca, na tak szybko się czuję tak dobrze. No. Więc to jest bardzo plus dla... Coś tutaj pomaga w aklimatyzacji? Tak. Z kim spędzasz najwięcej czasu? O tak. Bandrowski, Pazdan, Timiński. Nie wiem. Filip. Filip, był tutaj wczoraj też.
No, tak, śmiałem się wtedy, naśmiałeś się z ciebie, że w FIFA, znaczy przepraszam, w PES-a pierwszy raz joystick miał w ręce i nie mogłeś mu strzelić bramki. No, wiedziałem. Zaraz się musimy spróbować. A jeżeli chcesz, powiedzenie. Powiem ci, że Filip grał lepiej. Tak? Wczoraj Filip dostał 6. Dostał 6, mówisz? Aj, aj, aj. Pierwsza połowa, ci si nerbata. 0-0. 0-0. Myślałem, że tutaj rozjedziesz. Ej, tam był faul, nie? Ojej, to już tam była czerwona kartka. Zobacz, no co... Kolego, coś to czerwono. No nie wierzę. Mówiłem to. Lionel Messi. Przypadek, czysty przypadek. No, zmęczyłem się, wiesz. Mówię, czas na bramkę, no to jest teraz dobra. To jest tiki-taka, wiesz, pak. No tak. Pak. Pak. Ja po prostu dałem ci strzelić gola, no. No, wiem, wiem. Znowu. Jordi Nyambe, co zrobiłeś DG? DG musi tam zostać, w bramce. Myślałem, że spanikuję, jak wyjdę, no. Ja? Dlaczego? Hops. Hops. Chciałem podać. A mówię, że ja nie wiesz. No już się wygłupiłem. O już, kurde, koniec. Taka kątka szła. Dziękuję. Niestety, znowu poległem. Robię ci grę z kart. Dobra? Dobra. Dobra. Widzę, że gram pokera, czyli jestem do mnie handlem. Dobra. Mów stop do mnie. Stop. Tu? Naprawdę tu? Tu. Dobra. Wiesz. Pokażę? Pokaż do telewizji. Daj. Dobra. Daj tutaj. Miesz sobie. I czy jest dobrze? Jaka karta była? Wysoka czy mała? Wysoka. Ale jest wysoka. Wysoka jak ja, czy wysoka... Jak ja. A schowałeś się, że ta karta by nie widziała? Nie schowałem. Nie schowałem? No. Powiedz mi jeden numer od 5 do 12. Jak chcesz? 7. 7? Dobra. Twoja prawa ręka. Ja ci dam ci 7 kart. Raz, dwa. 3, 4, 5, 7, tak? 6. Masz? 2, 3, 4, 5, 6 dałeś. 6? 6 dałeś. Kurczę, próbowałem. 7. Tak, teraz rób tak, mocno. Tak. Tak. Jesteś pewny? No to czy nie. Ja będę trafić twoją kartę, czy nie? Nie wiem, no może tak. Trafić. Tak? No. Tu robię swoją kartę. Nie odczeka? Dobry jest. Może tak, może trafiliśmy, tak? Trafiliśmy. Trafiliśmy. Dobre. Bardzo dobrze. Zobaczymy długo samochód. No. Która karta? 2006. Kupiłeś w Łodzi czy? W Łodzi, tak. Jaki silnik? 4,5 benzyny. Jest czym jeździć? Turbo. Ile koni? 380. 380 koni. To mam samochód. A pan co jest tak? Model,
bo proszę, on wczoraj wygrał pierwszy mecz ze mną. On miał Barce, ja miałem Chelsea. Wygrał 1-0 i bilet mi został. Oj, powinniśmy za każdym razem zostawiać, jak wygrywasz. No, po 4-0. Teraz no. Musisz się odegrać. Kasa jest cudowna, nie? Nie wiem, zależy na jakich muzyka lubisz, no. Nie lubię. Drogi budynek jest fajny, do tego dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, czyli to jest plus. Mówię, widziałem to auto na wideo 50 cent i mówię, mam to kupić. Ale Krista, pamiętam Krista, bo z Widzewa, kiedy graliśmy tutaj. Pracowaliście tutaj? Tak. Pracowaliśmy tutaj. A jakie jest pierwsze wrażenie, jak się bierze do Białegostoku? Ładny, naprawdę. Ma ten duży park. Jak powiedziałem ci. Ma duże rzeczy, które są ładne i... Naprawdę, wiesz, byłem zaskoczony. Tutaj. Jakie fajne miasto. Jest ładny, też rynek jest bardzo ładny. Go, powiedz coś o Jagiellonii. Jak się stało, że tutaj trafiłeś? Myślę, że przede wszystkim chciał trener Tomasz Aito. I znamy te czasy, które graliśmy derby przeciwko siebie w LKS Widzewie i zawsze mieliśmy też kontakt poza boisko. Czasami spotykaliśmy się na miasto i mieliśmy szansę rozmawiać. On zawsze powiedział do mnie, że miał dobrą opinię ode mnie jak piłkarzy i wtedy już był jakiś pomysł, a potem się zdarza, że on się trafił jak trener tutaj w Białymstoku i dostałem telefon od niego, że był interesowany na moją osobę i jaka jest moja sytuacja. Wtedy ja kończyłem kontrakt na porozumienie strony z Widzewa. Byłem wolny zawodnik i ja wtedy próbowałem się przeprowadzić za granicę, w Anglii, bo tam jest moja rodzina. Crystal Palace, tak. Tak, bo tam jest moja rodzina, czyli chciałem być blisko, bo teraz już 8 lat, że gram gdzie indziej, po prostu grać, spędzić czas z rodzinami, czyli próbowałem to zrobić i nie udało mi się i nic. Żyje się dalej, tak? Tak, żyje się dalej i trener Aito dzwonił jeszcze raz, jeżeli się pytał, jaka jest moja sytuacja i wtedy też miał taki interes o Polonia Warszawa, ale zdecydowałem się, żeby przyjść tutaj, bo myślałem, że nie wiem, osobiście oglądałem na drużynę, tutaj wyglądała się nisza i też tutaj wygląda jak bardzo zdrowo klubu, możemy powiedzieć, ze strony finansowej po prostu. Wcześniej miałem trochę problemy w Widzewie, już chciałem, wiesz, skupić się tylko na piłkę, nie na pieniędzy. A powiedz mi, jak pierwsze wrażenie
wejście do szatni. Jak to wyglądało? Dobrze, powiedz, że dobrze. Chłopaki słyszeli się, że przyjechałem. Grałem dużo w Ekstraklasie, czyli znali mnie i po prostu był mi akceptowany. To da mi dobre poczucie od razu, że tutaj można pracować na spokojnie i czy się będziemy walczyć na jeden kierunek i to muszę powiedzieć bardzo fajne, tak. A jak Ci się podoba baza treningowa? Baza treningowa jest ok, mamy tam dobre boisko, szatnie jest ok. Myślę, że można oczywiście coś robić, żeby jeżeli dasz trochę komfort na piekarze, ale nie można naczekać. Jest dobre miejsce. Tam, murawa jest ok? Ta murawa jest bardzo ładna i to jest najważniejsze. Czyli jest ok. A jakie masz plany na przyszłość? Jakie cele stawiasz przed sobą? Nie wiem, teraz mam 28 lat i przyjechałem tutaj do Białystok, mam 2 lata kontraktu. Wtedy będę miał 30 i nie wiem, teraz grać jak najlepsze, bo jeszcze mam marzenie do jakiejś dobre transfer zrobić i pracuję na tego, no i zobaczymy jak będzie i tyle. Szkoda, że miałem tej kontuzji, które trochę zwolniły moje plany. Tak, ale to jest piłka i wiesz, dobrze, że mówili mi do mnie, że mam czekać 6 tygodni, już po stere będę na boisku i cieszę się na tego i mam nadzieję, że teraz może dalej kontynuować pracować na moim marzeniu. A twoim marzeniem jest zagrać w jakim klubie? Nie wiem, teraz żeby być prawdziwy, można powiedzieć, to wróżę do Włoch i gra Serie A w AC Parma. I które z miasta, które tam się wykowywałem i ci się znamy, to by było bardzo miło pograć. Czy zakończyć karierę, czy pograć jeszcze w Parmie? Chcę grać o jak najwyższy, jak najwyższy poziomie, no to jest moje marzenie, zostać na najwyższym poziomie jak najwięcej i zrób dobrze i też kontynuować grać dla mojej reprezentacji Nigeria, które teraz trafiłem w grudniu, bo miałem parę kontuzji na ciekawe momenty, które był mecz reprezentacji, nie mogłem mieć, ale mam nadzieję, że teraz, kiedy wrócę do zdrowia, no to wracam do reprezentacji. Dobra, Hugo, no wiem, że za chwilkę masz trening, także nie będę Cię zatrzymywał. Dziękuję Ci za spędzony czas dzisiaj z nami. Nie ma problemu. Także do zobaczenia na treningu lub... Nie, na meczu. Na meczu w klubie. Na meczu w klubie, na ciężko. No dobra. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. No niestety, Hugo okazał się lepszy w PESA. Dostałem 2 sztuki. Zapraszam Was na kolejne odcinki Nowi w Mieście. W kolejnym będzie Michał Pazdan. Do zobaczenia.